ekipy gości. Panie trenerze, obejrzeliśmy w zasadzie dwie różne połowy. W tej pierwszej połowie wyglądało na to, że drużyny skupiły się głównie na grze defensywnej i był to taki mecz w klinczu. W drugiej połowie ta gra się otworzyła. Jak to wyglądało z Pana perspektywy? Czy Pana zawodnicy w przerwie usłyszeli kilka cierpkich słów i ruszyli do ataku? Tu się nie zgodzę, bo w pierwszej połowie też próbowaliśmy, mieliśmy przewagę, można powiedzieć, że prowadziliśmy grę i gospodarze się bardziej nastawili na stały fragment gry i szukali tego stałego fragmentu gry i szybkiego ataku. Może nie stworzyliśmy klarownych sytuacji, ale stwarzaliśmy zagrożenie też, dążyliśmy tam gdzieś w tych sytuacjach ofensywnych do tworzenia tych stałych fragmentów gry, bo nie też tam było groźnie. Żeby mecz wygrać, najpierw trzeba zremisować i każdy z zespołów właśnie to pokazywał, że ważne było, żeby nie stracić bramki. Jeżeli chodzi o drugą połowę, no to zdecydowanie ruszyliśmy do przodu i można powiedzieć 10-15 minut stworzyliśmy naprawdę kilka sytuacji, po których powinniśmy strzelić bramkę. Złe rozwiązanie, zła finalizacja, niedokładność spowodowała, że te bramki nie padały. Rzut karny, tam, myślę, że jedna ręka tutaj sędzia, to było prawidłowo. Strzeliliśmy bramkę, kontrolowaliśmy cały czas mecz. Zespół gospodarzy, jeden strzał światu bramki, jaki oddał, to był chyba ten, dał mi bramkę w ostatniej fazie, ale tutaj mam pretensje do swoich zawodników, że dopuściliśmy do tej sytuacji, bo my byliśmy w posiadaniu piłki i zgraliśmy tą piłkę do przeciwnika. To powinni, że sami oddaliśmy tą piłkę, gdzie można było spokojnie dojść do końca. Dziękujemy. Przejdźmy do trenera Mateusza Ostrowskiego. Panie trenerze, to już teraz nie popełnię błędu i powiem, że to kolejny mecz, w którym Czarni u siebie wracają losy spotkania, łapią punkty po golu w doliczonym czasie gry. Znów możemy to zapisać na karby determinacji zawodników. Czarni grają do końca i tak będzie zawsze? Nie wiem, czy będzie tak zawsze, ale zdecydowanie tak. Można to zapisać na kart takiej determinacji i chęci w pierwszej kolejności, to co trener powiedział, nie przegrania meczu. Nie przegrania, bo my sobie założyliśmy po tym pierwszym nieudanym okresie, że wychodzimy, naszym punktem takim podstawowym jest to, żeby meczu nie przegrać. I dzisiaj no, staraliśmy się do końca, ja nawet w szatni zażartowałem, że już później się gole nie da strzelić. Ale no, ta determinacja gdzieś jest nam nagradzana. Wiedzieliśmy, z jakim spotkamy się przeciwnikiem, jakich zawodników posiada w swoich szeregach, no i mieliśmy określony plan też na to spotkanie. Chcieliśmy wpuścić przeciwnika trochę na naszą połowę, wykorzystać przestrzenie za linią obrony, wykorzystać atak szybki. W pierwszej połowie, poza jedną taką sytuacją, gdzie obrońca w ostatniej chwili wybił nasz rzut rożny, to większego zagrożenia nie było. No i te stałe fragmenty gry, tak jak trener wspomniał. Myślę, że broniliśmy się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tu muszę chłopaków pochwalić, bo to jest kolejny mecz. Dzisiaj straciliśmy bramkę wprawdzie, ale nie po akcji, tylko ze stałego fragmentu gry. Trener tutaj wspomniał o rzucie karnym. Była ręka na pewno. Natomiast my mieliśmy też takie sytuacje, kiedy przeciwnicy w poprzednich meczach robili wślizgi, był kontakt piłki z ręką i nie było, bo to był wślizg, ale tutaj chyba było ewidentnie. Natomiast myślę, że rzut karny należał się też nam w drugiej połowie, na Karolu Żońcy, ale zostawiamy to, cieszymy się z tego punktu niezmiernie, jest to dla nas bardzo cenny punkt. Znowu ponieśliśmy tą bramką w ostatnich sekundach kibiców do takiego w cudzysłowie szaleństwa. Fajnie się to wszystko nakręciło i chciałbym podziękować też kibicom w imieniu swoim zespołu, że tak licznie nas wspierają nawet w taką niekorzystną pogodę jak dzisiaj. Praktycznie cały stadion żywo reagujący. No nic, tylko się z tego cieszyć. Nie przegrywamy kolejnego meczu. Dzisiaj remisujemy z przeciwnikiem, no, który walczy gdzieś o prolongatę do trzeciej ligi. No i będziemy dalej pracować. Przed nami kolejne spotkania. Mam nadzieję, że będą nas omijać kartki, kontuzje i że w godny sposób dotrwamy do końca tej rundy.
Ja jeszcze chcę zapytać o nieobecnych sponsorów do składu. Czy to są kontuzje, czy kartki? Sebastian Kosun podołał za kartki, Kulikow, Hrubcała i Pilch kontuzje. Mateusz Michoń miał ważną uroczystość rodzinną i nie mógł dzisiaj uczestniczyć. Arek Baran no jest chory po prostu i bierze antybiotyki. To były dwie nieobecności. Dziękujemy. Dziękujemy. Do powodzenia. Wszystkiego dobrego.